Był to absolutnie zwykły dzień. W mrocznym, postapokaliptycznym świecie Metro Exodus Przygody Sama. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z tej emocjonującej, postapokaliptycznej serii. Znajdujemy się właśnie w tej chwili gdzieś w środku lasu. Właściwie ciężko powiedzieć, gdzie się w tej chwili znajdujemy, ale jedno jest pewne, że te krzaki na pewno nie są bezpieczne. No to kurde super. Bogdan pojawił się znikąd. No to super, nie ma to jak świetna pora na robienie takich rzeczy w środku nocy. Którą mamy godzinę? Tak jak myślałem. No to super, co nie? Idealny moment na mroczną walkę z rycerzami ciemności. Nie miałem i tak nic lepszego do roboty. O cholera. Nice, ładny strzał. Dobra, którą mamy godzinę? 5:34. Niedługo zacznie być coraz bardziej widni. Ale ja muszę na początku pokonać mrocznego rycerza. No dobra, powiem wam, że takiego obrotu sprawy to się nie spodziewałem. Wiem, że gdzieś tam jesteś. No chodź tu, tchórzu. Tchórzu, zmiataj stąd. Taki lamus to chyba z Wąchocku powinien być wychowywany. Chyba był wychowywany w Wąchocku, chciałem powiedzieć. No, no chodź tu tchórza, nie czaj się po krzakach, gałganie. Ło, jak się rzucił tym razem. Dobra, to zabolało. Wiem, że jesteś w tamtych krzakach, wychodź i stań do walki. Nice. Położony. Jeszcze tak z milion razy i powinien umrzeć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, kolejny raz. Mówię, tak do miliona razy sztuka. Jakieś jakby promieniowanie zaczęło wzrastać, podejrzanie. Dobra, troszeczkę mi się to nie podoba. O cholera, jest tam. Dobra. Bardzo mi się trochę nie podoba, bo nie wiem, które nietoperze to są te wrogie, a które są te przyjazne. Dobra, chodź tutaj. On chyba zastępuje tego podniebnego demona, który latał na niebie. Muszę teraz wygrać z nim. O kurde, ale adrenalina. Ja pierniczę. I bych! Ujeżdżanko! Nowy potwór, nowy pupil do kolekcji! Nauczę cię teraz posłuszeństwa. I... I jakby nigdy nic, wróciłem na naszą drogę. Tak. Absolutnie nic się tutaj nie wydarzyło. Szedłem sobie jakby nigdy nic. I nagle zaatakował mnie demon z piekła rodem. Ale bonus jest taki, że przynajmniej się zrobiło trochę widniej. Nie, żeby nadal było, nie, żeby było jakoś mega jasno, ale jest trochę widniej niż było. Dobra, mamy dwie drogi. Zaraz zadecyduję strefę mega promieniowania według tego znaku i strefę nie takiego promieniowania. Paliezna ja wieść. Dobra, obie drogi wydają mi się mocno napromieniowane. Idziemy tędy. A, o, znak okazał się fałszywy. Nie ma wcale tutaj dużego promieniowania.
Chyba, że ktoś go odwrócił po prostu. Są i te wielkie ruiny, które widziałem wtedy z daleka, jak byłem w bazie bandytów. I słychać też muczenie krów, ale radioaktywnych, zmutowanych krów z Czarnobyla. Ja byłbym sobą, gdybym nie zajrzał do tych ruin. O! Odjeju, duszę się. Promieniowanie jest tu wyjątkowo spore. Ale mamy w końcu antyradiacyjne stroje, więc chyba jesteśmy super odporni. Czy na pewno? To już niedługo się okaże. Co to już jest druga? Pierwsza 50? Co to? Do czego to leci? A, czas do skończenia się tlenu. Okej. Dobra, to jest chyba tylko jedyna droga. Wiecie co, to może się tak pospieszmy, bo promieniowanie jest naprawdę na wysokim poziomie. Cholera jasna. Gówniaki. Ach, załatwiły mnie. Za dużo ich było. Najgorzej, że wydaje się, że to jest jedyna droga. Chociaż może na upartego dałoby radę tego ominąć, ale niestety promieniowanie jest strasznie wysokie. I musimy chodzić w masce dodatkowo, co nie? No i mamy też, jakby nie patrzeć, ograniczoną mieć tlen. Dobra, w takim razie na cwaniaka, chodźmy w tą stronę. W sumie może dałoby radę ominąć tych ruin. Chyba nie za bardzo. Chyba końców i tak musimy pójść ruinami. Ale może ścieżką, bo pójdziemy w sumie... Ora, po prostu się pospieszmy. Cholera, tych gówniaków to jest naprawdę ogromną ilość. Dobrze, na hita. Cholera jasna! Okej, okay, jest ich tutaj troszeczkę. Mutanty, naprawdę nie mam na was czasu. Bardzo mało tlenu. Ile mi zostało tlenu? Półtorej minuty. Dobra, jest to wystarczająco czasu, żeby się stąd dostać? Chyba już się udało zresztą. Pokaż babkę. Nie, znak zapytania. Musimy go sprawdzić. Dobra, włazimy tam. Cokolwiek to jest za miejsce, nie byłbym sobą, gdybym tego nie spenetrował. Easy. Proszę państwa. Jesteśmy bezpieczni. Dobra, teraz możemy spokojnie sprawdzić, która jest godzina. Możemy? Proszę, wcześnie rano. Całą noc żeśmy pomalowali. Tak dobrze się bawiliśmy. No i proszę państwa, nasz nowy dom. No i tutaj to możemy zamieszkać. Panie i panowie. Nowy dom, gdzie spędzimy wspaniałe wakacje. To rozumiem. Dziennik naprzedzeni, dalny post, ważne. Widzimy byłego kapitana. Вооружен, движется на восток. А нас не подозревают, сообщили на базу. Ждем группу захвата. Да на кой нам группа? Уйдет же! Действовать надо. Сейчас ты слева, я справа. Берем его тепленького. Дом четко сказал, самим не действовать, ждать группу. Дом, дом. Ты без этого трепача скоро и жопу подтереть не сможешь. Он же не рассказал конкретно, как, что делать. Надо было Клима вызвать. Он бы по делу приказал. А это только и может, что языком молоть. Ну да, Клим твой любимый, он бы дело скомандовал. Хватай его как хочешь, не возьмешь, голову сниму и удачи. Капитан, он мужик непростой, тертый. Уйдет
отвечать ты будешь? Сыкло ты просто, вот что. И ты, Том твой. Чтобы жить красиво, рисковать нужно. Ага. Как только оно выходит, что Клим твой под Томом ходит, а ты подо мной. Ну это еще посмотрим. Что ты посмотришь? За капитаном следи, дубина. Упустишь, я тебе устрою. Посмотрит он. Запись только из-за тебя запорол. Powiem wam, że nie zrozumiałem z tego absolutnie nic. Bardzo ciekawa przemowa. Dobra, gałgany, znajdujemy się w tym miejscu. Zróbmy sobie dodatkowe filtry, dodatkową apteczkę, dodatkową amunicję, myślę, że nie musimy. Naprawmy sobie oczywiście sprzęcior. Mamy to na amunicję, myślę, że git to tak samo. To jest wszystko w miarę naprawione. No dobra, i chyba nie ma co. Taki malutki domek, sekrecik znaleziony został. Ale że tak powiem, mamy ważniejsze misje do wykonania, więc nie ma co się tutaj zatrzymywać. Z chęcią bym tutaj zamieszkał, bo trzeba przyznać, że miejsce jest naprawdę mega klimatyczne. Ale jednak, niestety, czekają na nas misje do wykonania i nie możemy zlekać. A co, to promieniowanie się już skończyło? Nie, nadal jest. No, głośny ten mój karabinek, ale dziwicie się? O, chyba na wybrzeże doszliśmy. Można się usiąść i zrelaksować. To mi się podoba. Ed, Sam again. Ja na mieście. Przyjdzie to, Sam. Idę pełnym chodem, budu через parę minut. Zdję na nabieżnej. Przyjdzie to, Ed. Koniec связi. Mogę zdjąć tu maskę, czy nadal są tu jakieś trujące opary? Chyba nadal są trujące opary. O Boże, no jak trujące mrówkojady z kosmosu. I co teraz robisz? Haha! O nie! Haha! Ja mogę tak wiecznie chodzić w kółko! Nic mi... O cholera, dobra, to jednak nie jest dobry pomysł. Cholera, ojeju, dobra, muszę się jakoś lepiej ustawić. Dobra, panuję nad sytuacją. Dobra, luźna łyda. Nawet nie poczułem. Kapitanie, podaj mi rękę szybko. Może ich tu być jeszcze więcej. No, piękna robota, kapitanie. Ty jak uszedł, mutanty jak polezli, cała stada. Jeli uszedł. Без ловушки даже не знаю, как справился бы. Рад, что помог. Твой костюм, Эд. Спасибо, сейчас я его нацеплю. No, załóż go lepiej od razu, bo to jest takie promieniowanie, że się zestrasz, jak go nie nie założysz. Как он там? А, вспомнил. No i teraz kapitan się ubiera, a ja sobie elegancko prowadzę. No, вот в норматив уложился. No как, готов отправиться в логово зверя? Co? Ja miałbym być nie gotowy, oczywiście, że jestem gotowy. Пойдем. До самой цели можно добраться по воде, подъездной туннель по узатоке. Правда, там надо открыть несколько ворот, так что у входа придется разделиться. Nic dziwnego, spodziewałem się tego, że będziemy musieli się rozdzielić w jakimś miejscu. Держи план. Тут все, что ребята выяснили. Земля им пухом. Внизу погрузимся, поднимешься на борт и рванем на выход. Пойдем с ветерком по морскому туннелю. Ясно. Чего ждать по дороге? Электропауков. Чего, чего? Здоровенные пауки накапливают заряд и потом бьются током. Что? Какие-то новые паянчаки? Jak użyć, że kucnąłem, nie mogę wstać, co nie? Zobaczcie, co mój bohater zrobił. Uf. Kurde, czyli pająki. Uwielbiam gigantyczne pająki, nie ma nic lepszego. Kurde, ale to twarz nam w tych strojach, co nie? Ta miejsce to chyba nikt nie zwiedzał, bo jednak promieniowanie jest zbyt wysokie. No dla skalnowu
Dobra, kapitanie. Znaczy, ja zapuszczam generator i gruzim topliwa i uchodzim. No, nie denerwuj się, będzie wszystko dobrze. Spokojnie, jestem profesjonalistą, kapitanie, ty się nie martw. Zaraz zasilanie włączymy i będzie super. No i proszę, jak nowe. Dobra, kapitanie, nie denerwuj się, już idę. O nie, pajęko, elektryczne pająki. No nieźle. No to mamy przestranę. Halo! Idź sobie stąd, nie wolno! Sio! Sio! Sio powiedziałem! Powiedziałem sio! No nie, no i super z tyle kwestii zasilania. Dobra, czyli tak działają elektryczne pająki. Ich siła. Garrett, спасибо. Nie bój żaby. Jakieś ulepszonko dostałem chyba. Dobra, warto zobaczyć co to za ulepszonko. Czyli tak wyglądają elektryczne pająki. Szkło pancerne. Ten wizyt czyni maskę bardziej odporną na uszkodzenie, dzięki czemu ta rzadziej pęka. A to jest to. Ciężko odmiana stanu hełmu spartańskiego do jego użytego bardziej hełmu zapewni lepszą ochronę przed pociskami. A załóżmy tą nową maskę, bo chyba gra sugeruje, że będzie nam tutaj w tym etapie potrzebna. To stąd wyszły te skurczybyki. Sprawdźmy. Dobra, szczerze mówiąc jestem pewien, czy chciałem się na pewno tutaj zaplątywać. W ogóle mam zapalniczkę, o której zawsze zapominam. Dobra, spróbujmy to odpalić. Dobra, czyli niestety musimy tu jednak pójść. No to niezła przygoda. Ja pierniczę, jeszcze teraz pająki. Tego nam właśnie było trzeba. Dobra, no jak nie wiadomo w którym kierunku się wybrać, co nie? Kurde, dużo tutaj tego cholerca. Niestety chyba nasza sytuacja nie będzie taka kolorowa. Co jest cholery? Czyli mówicie, że one wyłączają elektryczność. No to chyba będziemy leczyć na zapalniczce? Halo, jest tutaj kto? Jestem tylko... O nie, elektryczny pająk. Jestem tylko zwykłym przechodziejem. Ja pierdzielę, no to będzie niezła jatka. Już to czuję w kościach, że jest ich tu od groma. Chodź tutaj, gałganie. Ja pierdzielę. No dobra, coś czuję, że dużo pocisków się tutaj przeleje. One się przypadkiem nie bały światła? O Bożeż ty. No. Fuck, jeżeli mówił, nada było wziąć. Mam zapalniczkę przecież. Mam przecież zapalniczkę. Będziemy improwizować. Ale zginąć co, ale zabić się nie pozwolę. Dobrze, że tyle filtrów ktoś tutaj zostawił, miło z jego strony. Tak jakby wiedział, że będziemy tędy przechodzić. Kurde, promieniowanie jest tutaj tak duże, że normalny człowiek już dawno by umarł. To właśnie w takich warunkach Artem musiał iść po ten cały egzemplarz super lekarstw w pierwszej podstawce. Ale nie miał wtedy ze sobą specjalistycznego kostiumu, a mógł przemyśleć sprawę i tu przyjechać. Założyłby kostium i wtedy bez problemu mógłby się dostać do tej całej biblioteki, gdzie były te lekarstwa, czy co tam było. Już trochę nie pamiętam, jaka była historia. Dobra, jak zwykle kapitan sobie wygodnie siedzi w swojej łodzi, a co ja robię? Czy mi się właśnie kończy filtry?
Nie, ewidentnie to nie to. Ed, ja w generator room. Aha, chyba po prostu nie założyłem maski, okej. Aby wszystko wskazywało na to. Dobra, po prostu wiesz co, załóż może. A nie, mam maskę. No to ty, to, to gratulacje, panie wojowniku. Ale widzę, że coś tam się za tymi drzwiami dzieje. Ale może tak przeszukajmy na razie sobie te szuflady. No właśnie widzę, że tam wesoło to jest generalnie, co nie? Dobra impreza. Ta, oni się boją tego światła. Teraz pamiętam. Ta, bały się światła. Światło ich spalało żywcem. Ale broń troszeczkę pomaga. Nie ukrywam. Dobra, to jest chyba ten włącznik generatora. Boję się, że jak go przełączę, to jakiś rozpiździec się stanie. No dobra, chyba nie mam wyboru. Zanim tam zrobię, muszę jedną rzecz sprawdzić. O, proszę, jakieś znajdźki. Fajnie. Dodatkowe filtry, to się przyda. Nie wiadomo, co będzie nas czekać na dole. Lepiej być przygotowanym. Dobra, ruszamy. Kurde, ale kapitan w sumie mógłby na nas poczekać, a nie, my musimy osobno jeździć wszędzie, co nie? Ja się tutaj, że tak powiem, od brudnej roboty jestem. Ryzykuję życiem. Ja pierniczę, jeszcze tego nam brakowało. Patrzcie, jaki twardziel. Okej. Sytuacja nie wygląda najlepiej. Nareszcie, o kurde, jaki wytrzymały gnój. A tobie co znowu? Czyżby tlen ci się kończył? Tak, tlen ci się skończył. Standardowe problemy. Ничего, пусть привыкают. Откуда они вообще взялись такие электрические? Место проклятое. Вообще с такой радиацией данной аномалиями неудивительно. Это точно. Окей. Jak się wymienia filtr, nie zdejmując maski, bo to jest rzecz, którego jak się okazuje się chyba nie nauczyłem. Latarka, ładowarka, zmień filtr. Te, dziękuję bardzo. No i widzicie, i zmiana filtra, i już jest gitara siema. Ja sobie stworzyłem filtra, dodatkowe filtry, dwa, a chyba nie było to ostatecznie tak bardzo konieczne. No ale dobre pytanie, jak powstały te elektryczne pająki. Sam zadaję sobie ciągle to pytanie. Jak powstały te skurczybyki? Co mogło pójść nie tak? Jak to się mówi, nie wiem, ale to jest typ, to jest taki, ale ta gra mówi prawdę, bo tak właśnie wyglądałaby postapokalipsa i takie pająki elektryczne właśnie by powstały w wyniku postapokalipsy. To taki w pewnym sensie symulator. Uuu, jak tu się zalało. W sąsiedniej komnacie должен być wyjazd, główny kanał. Idź туда, ja пока попробую забраться на этот край. Dobra, spokojnie. Tutaj jakby ten elektryczny wszedł, to mogło być trochę niebezpiecznie. Jakby rąbnął tym prądem, to chyba wszyscy, co są w wodzie, to by szybko zginęli. Łącznie z nim. A propos. Wiem, że tam jesteś, lamusie. Dobra, chyba nie mam wyjścia, będę musiał z nim walczyć. Chodź tutaj. Cholera jasna. Chodź tutaj w lamusie. Dobra.
Kurde, jaki wytrzymały gnój. No, powiem wam, że gnój jest naprawdę wytrzymały. Co jak co, ale kurczę, gonienie go po całej sali z próbą załatwienia go i zamordowania jest dosyć męcząca. Uciekał naprawdę dzielnie, ale z Bladeuszem, jak głosi słynne przysłowie, nie da się uciec. Niczego tu nie ma? Nie, to nie. Zawijamy się stąd, niczym umrę. Swoją drogą chyba się troszeczkę muszę podleczyć, bo grając na trudnym chyba nie ma tego trybu leczenia bezpośrednio. Хорошо, печка была. Jest i tutaj statek kapitana. Musiał już tutaj stąd wyjść. A, żeby mu się tego nic nie stało. Będzie niezły cyrk, jak mu się coś stanie. A, typiarza polubiłem, zwłaszcza po naszym supermenanżu. O, ładudeczek. Pewnie będzie jakaś ochrona kapitana. Dobra, włączamy te gówno. A, są mi te reaktory. Całe paliwo reaktora. Kurde, że też trzeba było tutaj taką misję niebezpieczną zrobić. No, tego się nie spodziewałem. O nie, elektryczny gówniak. Tylko nie on. Cholera. Znajdź go i zabij. Super. Może na początku filtr wymienię, bo mi się właśnie kończy. A, to on mnie znalazł, ostatecznie. Chyba, że zaraz się pojawi kolejny taki gówniak i znowu będzie trzeba interweniować, ale na razie sprawa wygląda dosyć bezpiecznie. Dobra, 3 minuty tlenu, dużo, dosyć dużo... O, proszę, jest! Dobra, kolejny gówniak wskoczył prosto na mnie. Więc poszło znowu sprawnie. Jeszcze pewnie jeden się zaraz gdzieś pojawi. I znowu będzie trzeba z nim walczyć. Montujesz to? No i super, mamy to. Zawijamy się z tego miejsca. Już niedobrze mi się robi od tego promieniowania. Boję się, że pomimo tego, że tak dobrze nam idzie, coś zaraz się wydarzy. To co popsuje nasze dobre nastawienie. No patrzcie, tu zapasów było. Że też tego wcześniej nie zauważyłem. Dobra, w tym rogu niczego nie ma. Zawijanko, szybciutko. Lepiej stąd zmywać się. Słyszałem, że promieniowanie ma zły wpływ na zdrowie. Nie wiem ile w tym prawdy, ale wolę tego nie sprawdzać. No nie! No i super. Tak właśnie zaczęła się nasza wielka przygoda. Miało być tak pięknie, a wpadliśmy właśnie do jakiejś podziemi. I teraz już nie zawiniemy się stąd, a spędzimy tutaj kolejne 300 lat. Czemu mnie to nie dziwi, ten obrót sprawy? Ed, ja żywy, a вот lift nie jest. Ничего, главное, żyj, прорвемся. Выход в вентиляцию. По ней поднимешься ко мне. Понял. No, tak to jest, kiedy się korzysta z nowoczesnych technologii, takich jak winda. A mówiłem mu, idź schodami. Idź drabiną się znaczy. To nie. Musiał się pod ten, że tak powiem, przyszpanować. Aha, brygadica. Musiał przyszpanować, jak to się skończyło. Może to chyba przynajmniej oddychać? No, definitywnie nie za bardzo. Dobra, może się uda stąd w miarę szybko wydostać. Podładujmy sobie latareczkę. Promieniowanie jest niestety tutaj strasznie wysokie. O kurwa. Kurz. Wiem cię, znam cię! Sio stąd! Cholera jasna. Ja pierniczę. Nic nie widać.
Dobra, wynosimy się stąd, po prostu szybciusz, biegiem. Jak to się mówi? YOLO! O panie, ale to była akcja. Powiem wam, że bałem się, że nie dam rady. Wynocha stąd. Troszeczkę żeśmy zraszowali, ale udało się przebiec. Musiałem zaryzykować. Bałem się, że jeśli tego nie zrobię, to niestety rozszarpy mnie tam na strzępy. Tak to trochę wyglądało i wszystko na to wskazywało, że tak to właśnie się skończy. Dobra, teraz tylko wydostać się na zewnątrz. No dobra, skoro tak mówisz. Ej, ale tu nie ma wyjścia przecież. Wyjątkowo! Ajaj! Chyba się właśnie... Czy ja właśnie się przeciąłem tym wiatrakiem? Jestem największym wojownikiem i najbardziej taktyczną osobą, jaka mogła w tym momencie to zrobić. Gratulacje, Bladeuszu. Nie ma to jak było, nie ma to jak załatwić prądowego pająka, który wyłącza wiatrak w momencie, kiedy jest się stoi między szczebelkami tego wiatraka. Rozgryzłem ten mechanizm. Brygadzice. O, coś tu jest napisane, miło. A teraz dobra, koniec tego dobrego. Wyłączaj te gówno. Dobra. Dobra, przejdź. O, nareszcie. Och, myślałem, że już mi się nigdy nie uda do ciebie dotrzeć. Cholera, to nie wygląda na stabilne. I ostatni skok. Easy. Kapitanie, ta misja przejdzie chyba do najłatwiejszych z historii. Ja też, pałki to już były слишком rybi. Nienawidzę tę gadość. Будто их хоть кто-то любит. Но главное, мы справились. Из туннеля уже почти выбрались, так что поздравляю сам. Спасибо. Elegancko. Duszno w tej rezynie. To точно. Что теперь? Думаю, пора вызвать Тома. Точно. Том, это Сэм. Стержни у нас. Направляемся к доку. Отлично. Мы подготовим все к загрузке. Когда ждать вас? Где-то через час. Через час. Хорошо. Будем ждать вашего прибытия. Конец связи. Готово. Отлично. Значит, полный вперед. No i elegancko, udało nam się. Misja co prawda nie była łatwa i wszystko wskazywało na tym, że zginiemy. Ale udało nam się. I wydaje mi się, że tym też akcentem będzie bardzo dobry pomysł, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam was serdecznie, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, piąteczka!